11 listopada to ważny dzień dla polskiej historii. Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia w 1918 roku nasza ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Powstało niepodległe państwo polskie. Ale droga do wolności była długa. Insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, aż doszło do wybuchu I wojny światowej. Udało się! Dzięki naszym dzielnym żołnierzom Polska znalazła się na nowo na mapie Europy. Pamiętajmy w tym dniu o tych, którzy przez ponad wiek nie porzucili wiary w odzyskanie wolności Polski. W roku bieżącym przypada 103. rocznica tego jakże ważnego wydarzenia. Zapraszam do obejrzenia krótkiego programu poetycko-muzycznego w wykonaniu uczniów klasy 2 B i 7 D oraz szkolnego chóru. Włodzimierz Domeracki, Ojczyzna. Wszystko dookoła, dom i szkoła, fabryczne dymy, żelazna kolej. Kwiaty przy oknie, klon koło bramy, słoneczny uśmiech kochanej mamy. I las, co cieniem dzieci zaprasza, wszystko to Polska, ojczyzna nasza. Czeka i wszystkie dzieci.
potomska. Twój dom jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom gościnny i Wisła i Mazowsze. Jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli, w mazurku chopinowskim i w czarnym węglu Śląska. I tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska.